W pierwszym pojedynku w chińskim Chengdu Polki uległy Brazylii 2–3. Drugi mecz na letniej uniwersjadzie, w którym rywalkami były reprezentantki Tajwanu, ułożył się już po myśli biało-czerwonych. Nasza reprezentacja wygrała 3–1 i zapewniła sobie awans do ćwierć finału. Mecz w tej fazie rozgrywek nasza kadra rozegra w czwartek. W składzie siatkarskiej reprezentacji Polski Kobiet na letnią uniwersjadę są m.in. siatkarki Moja Radomki i Lotniska Radom, rozgrywająca Marta Łyczakowska oraz Środkowa Kornelia Moskwa.